Przestań się tak wiercić, moherku. Kiedy wreszcie dostaniemy jakąś sprawę, Sam? Miejscowi złoczyńcy z pewnością tęsknią za naszą osobliwą interpretacją wymiaru sprawiedliwości. Cierpliwość to ostra żyletka do zgryzienia, przyjacielu. Dobra, tylko się nie trzyj. Odbiorę! Odbiorę! Halo? Połóżcie ser szwajcarski przy wejściu do nory, albo już nigdy nie ujrzycie telefonu żywego. Święty Dygda wtrącony do karcelu. Jakiś zuchwały zbrodniarz buchnął nam telefon. Przedziwne. Właśnie wróciłem z zakupów serowych. Skąd wiedzieli? Tylko żeby to był szwajcarski, jasne? I streszczajcie się. Zazwyczaj nie ulegam wyłudzaczom, lecz muszę przyznać, że prawie urzekł mnie temperament tego małego abnegata. Gdzie położyłeś ser, Max? Rety, to było godziny temu. Wiesz przecież, że mam pamięć jak ususzonego pstrąga. Niestety wiem. Cóż, musi być gdzieś w tym pokoju. Ej, Max. O co chodzi, Sam? Na pewno nie przypominasz sobie, gdzie dałeś ten ser, przyjacielu? Jeny, mówisz, jakbym spodni zapomniał ubrać. Jest gdzieś w biurze. Nie czujesz tu aby przeciągu? Hej, to w końcu ty jesteś ubrany! Jak myślisz, kto mógł do nas dzwonić? To może gubernator dzwonił w sprawie mojej koncepcji wystąpienia ze Stanów. Do roboty. Lepiej bym tego nie ujął! Aha! A, tutaj jest! Nażyli się tego, zbrodniczy na biale. Sam nie! Ser był niewinny! Nie ma niewinnych serów. Voilà, szwajcarski. A przynajmniej na tyle szwajcarski, żeby zmylić przeciętnego obserwatora. Nie mów voilà! Witajcie, szczodrobliwe bractwo szkodników. Pragnie podziękować wam za ofiarę. Sam i Max pragną odzyskać swój telefon. Jeśli łaska. Z przykrością muszę powiadomić, że sytuacja uległa zmianie i wasza prośba nie może zostać spełniona. Lista dodatkowych żądań za zwrot telefonu brzmi następująco. Porozmawiajmy spokojnie. Rozprójmy cwanego śmierdziela i poszukajmy telefonu w środku. Z glinami nie gadam. Tylko szczury uciekają z tonącego okrętu. Z glinami nie gadam. Obiecuję, że prawie ci darujemy, jak tylko wyskoczysz z telefonu. Pierdu. Zapomnij, Smurfie. Spełniliśmy twoje żądania? Dostałeś ser. Każdy szanujący się gryzoń dotrzymałby umowy i oddałby nam telefon. My, gryzoniowie, raczej nie słyniemy z honoru. Czaisz? Pozwól mi sobie pomóc, Jurek. Co to ma znaczyć do diaska? Nie mam pojęcia, ale w telewizji to brzmi całkiem dobrze. Może chcesz, żebyśmy ci puścili jakąś muzyczkę? Co powiesz na kocią? Jurek dwa zęby nie boi się kotów, ani ich muzyki. Psia krew łeb mi już pęka przez twojego partnera. Wspomniałeś o bólu głowy, może chciałbyś aspirynę? I skoro już o tym mowa, czy jakoś jeszcze mógłbym ci umilić pobyt tutaj? Jesteś spragniony? Może światło zbyt jaskrawe? Wielce klawo z twojej strony. Skoro już pytasz, to wolałbym raczej być ciutkę niżej. Jakoś tak trochę boję się wysokości, czaisz? Poważnie? Nie lubimy wysokości, tak? A może chciałbyś podyndać kulaskami za oknem, śmierdziuchu? Ha, nie zrobiłbyś tego. Chwila! Ostrzegam cię! Słynę ze swych niezdarnych, puszystych paluszków! To prawda. Żałuj, że nie widziałeś, jak wiążę swój fular. Dobrze, już dobrze! Miejcie litość! Miałem już litość. Była paskudnie brejowata, jak rzeczy, które spadają na chodnik z dużej wysokości. Poddaję się! Bierzcie ten telefon i puśćcie mnie! A, miłość. Chciałbym to odzobaczyć. Halo? Tak? Na gigantyczne kleksy parującej magmy szturmujące sierociniec. Natychmiast ruszamy. Au!
Gdzie ten szczur? Puściłem go. Kto dzwonił? To pan komendant. Liczne doniesienia o czynach przestępczych w okolicy. Ale klawo! To moje drugie ulubione czyny! Musimy natychmiast pędzić do tego sklepu na rogu, Matołku. Dobrze mieć ją pod ręką. Nie rób tego więcej. Stary dobry Lucjan. Jaki znowu Lucjan? Moja kula do kręgi, rzecz jasna. Nie lękajcie się, prości obywatele. Policja ochotnicza wnet zaprowadzi tu porządek. Tak krwawo, jak tylko się da. Pan wzywał? Tylko was dwóch? A gdzie antyterroryści? Gdzie Gwardia Narodowa? Gdzie NASA? NASA? Spokojnie, Bosko. Co się dzieje? Co się dzieje? Mam tu terrorystę. Smarkatego terrorystę. Wszystkich nas wyprawi na tamten świat. Gdzież jest ten karzełkowaty agitator? Oślepłeś? Tam przecież stoi. Ja cię kręcę, ale brzydki dzie... Ej, ja go znam! Zgadza się, to jeden z tych uroczych nicponiów, którzy w latach 70. mieli program o śpiewających tłukach. Oranżaki! Czy to nie ten, który miał problemy z pęcherzem? Tak, śmigacz! To była dziecięca gwiazda? Zamknijcie go i wyrzućcie więzienie. Ktoś tu chyba musi łyknąć garść środków uspokajających dla słoni. Tobie też by się kilka przydało. Jak mam się uspokoić, skoro w moim sklepie jest smarkaty terrorysta? Na czym dokładnie polega przestępny czyn śmigacza? Dostarcza mi kasety, których wcale nie zamawiałem. Okowita bronka kultury. Cóż to ma być? Mówię wam, to na pewno coś nikczemnego. Kasety. I spójrzcie tylko na tę okładkę. Jest wywrotowa i ohydna. Nie znam żadnego białego z takim afro. A słyszałem! Jakieś inne akty terroru do zgłoszenia? Owszem, wciąż korzysta z mojej toalety. Kto wie, co on tam robi? Ja chyba wiem. Czyli podrzucacz niepożądanych kaset i seryjny wysikiwacz. Nawet Gwardia Narodowa nas już nie uratuje. Wszystko jasne. Dobra, coś jeszcze? Dobry człowieku, postanowiliśmy nawiedzić ten wspaniały przybytek. Mówiąc nawiedzić, miał na myśli, że przyszliśmy z wizytą, a nie żeby cię straszyć. Straszyć cię pewnie i tak będziemy, ale nie to miał na myśli. Wiem, co miał na myśli. Nie jestem jakiś nawiedzony. No więc co chcecie kupić? Czy masz może łasicę na patyku? Nie. Czy masz może miecze dwuręczne? Nie. Czy masz może warzywa w kształcie sławnych przyrodników? Nie. A co masz? Wciąż trwa wielka wyprzedaż sera. O tak, ser! Bierzemy! No i być może pod ladą znalazłoby się jeszcze coś interesującego. Dziękujemy, na razie nic. Dobra. Pogawędzimy później, Bosko. Pora stanąć oko w oko z tym niepokaźnym złoczyńcą. Powstrzymajcie tego szaleńca, nim nas wszystkich pozabija!